Dzień dobry. No dzień dobry. Ogólnie masz. Jestem młodym dziennikarzem, to muszę powiedzieć, ale już nauczyłem się jednej ważnej rzeczy, którą muszę zapamiętać na całe życie. Nie ufać ludziom z klubu, jeśli chodzi o transfery. Prosty przykład. Prezes Rakowa Częstochowa, który mówił po zakończonym sezonie, że jeśli chodzi o transfery, to będą one raczej bezgotówkowe, a tu był. John Jeboa ściągnięty ze Śląska Wrocław za 1,5 miliona euro. Ale to nie jest skandal po Rakowie Częstochowa, tylko Lechu Poznań, który, a dokładnie John Van Den Brom, mówi na konferencji prasowej, że mamy tutaj jednak lewy obrońca i śpiewowy i to tyle. Co do lewego obrońcy miał rację, ponieważ został on już ściągnięty, jest to Elias Andersson, o którym mówiłem w poprzednim ekspozycji, na które was serdecznie zapraszam. A do skrzydłowych zaraz powiem, został też ściągnięty środkowy obrońca, co jest właśnie trochę zaskoczeniem. A z skrzydłowych będziemy mieli aż dwóch, ponieważ Ali Golizadeh już został ogłoszony, znaczy został ogłoszony przez Charleroi, że odchodzi do Lecha, a nowym skrzydłowym Lecha ma też zostać ktoś jeszcze inny, czyli Dino Hotić, który już właśnie przed chwilą Lech sam ogłosił tym, którzy mają karnet, że właśnie już jest na testach medycznych. I o tej dwójce dzisiaj porozmawiamy. Ja nazywam się Kasper Felson, a to jest moje expose. Zanim porozmawiam jeszcze o tych dwóch zawodnikach, to chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za tak kapitalne przyjęcie poprzedniego odcinka. Nie powiem, jestem zaskoczony i mam nadzieję, że to jest kolejny taki duży krok w naszym rozwoju. I tym, co jeszcze nie zostawili subskrypcji, tutaj właśnie będziecie mieli teraz guziczek, żeby w niego kliknąć, bo ponad 90% nie ogląda jeszcze bez subskrypcji, a to byłoby bardzo fajne, żeby to się stało. Dobra. Lech poinformował, a dosłownie jeszcze Leroy poinformowało, że Lech ściąga właśnie ich zawodnika. Jest to Ali Golizadeh. 27-letni zawodnik, dokładnie skrzydłowy, jest wychowankiem klubu Saipa FC. W 2018 roku przeszedł on właśnie z tego klubu do ekipy właśnie belgijskiej. Czy transfer jest wtedy około gdzieś za 300 tysięcy euro był? Jeśli chodzi, dlaczego właśnie taki kierunek, no to raczej, jeśli nie wiecie, no to właśnie prezesem Charleroi jest właśnie Irańczyk, więc naturalny transfer, można powiedzieć, że to był. Jeśli chodzi o pierwszy jego sezon w barwach ekipy z Belgii, no to zagrał on 23 spotkania, strzelił 2 bramki i zaliczył aż 5 asyst. Sezon później zagrał 25 spotkań, strzelił 4 bramki i zaliczył aż 8 asyst, więc widać, że już była ta forma wzrostowa. Sezon później, czyli sezon 2021, w którym grał przeciwko m.in. Lechowi Poznań, z tych spotkań zagrał aż 37 i strzelił 8 bramek i 7 asyst. Więc to jest bardzo duży plus tutaj, ten sezon 2020-2021. Sezon 2021-2022 to też 37 spotkań, tyle samo bramek, tylko mniej asyst, bo tutaj było 5, a nie 7, tak jak w poprzednim sezonie. No i ten ostatni sezon, no to on właśnie był najgorszy, jeśli chodzi o Aliego Golizadeha, ponieważ zagrał on tylko w 25 meczach, strzelił bramki i zaliczył 2 asysty, a w połowie sezonu został wypożyczony do Turcji, a dokładnie do Kasim Barak, w której nabawił się kontuzji łąkotki. I słyszałem bardzo dużo opinii od i to kibiców, i od dziennikarzy. Teraz wypowiem swoją. Myślę, że ta kontuzja nie będzie jakoś zbytnio przeszkadzała Aliemu Golizadehowi. Jeśli będzie gotowy naprawdę na ten wrzesień, to myślę, że okej. Okay. Przecież pamiętajmy przykład Alfonso Sozy, który też nie zagrał nic w Europie, a naprawdę później latem, wiosną naprawdę się spisało bardzo dobrze, więc tutaj ja zostawiam bardzo duży taki margines błędu dla Aliego, ale też oczekuję od niego bardzo dużo, no bo w sumie można powiedzieć przechodzi za zastępcą do Michała Skurasia. Więc to trzeba będzie podkreślić. W sumie w samym Charleroi rozegrał on 143 spotkania, strzelając 23 bramki i 26 asyst. Czy są to dobre statystyki? Na pewno tak, bo jeśli chodzi o Belgię, to na pewno można sobie tutaj zaliczyć duży plus. Do tego jego największa wartość to było ponad 4 miliony euro, więc naprawdę Lech składa dobrego grajka. W sumie wartość są w tym momencie 1,8 miliona i gdzieś za tyle ma on przyjść do kolejorza. No i też to jest reprezentant kadry, co trzeba przypomnieć sobie. Zagrał on 30 spotkań, czyli on 6 bramek, zaliczył 4 asysty oraz jest uczestnikiem poprzedniego tego mundialu, który teraz był w Katarze. I też pamiętam go z meczu z Anglią, który oglądałem. Naprawdę Ali grał dobry mecz, więc jakbym miał ocenić ten transfer, jeśli już się on spożytkuje, bo już o nim mówiło się od bardzo długiego czasu i w końcu on dojdzie do skutku, no to zdecydowanie można tutaj pochwalić Lecha. Co prawda wiem, że on nie będzie gotowy już na teraz, ale na teraz będzie inny. Ma być Dino Hotić, który właśnie w tym momencie przyjmuje testy medyczne w Poznaniu, bo tak właśnie Lech poinformował. 27-latek, który w sumie w lipcu za chwilę będzie miał 28, więc 28-latek, Bośniak.
który poprzedni sezon, ostatni czas, grał w Serre Bruges, czyli kolejny klub z Belgii. Ale wcześniej grał w FK NK Maribor, w którym odnosił największe sukcesy, ponieważ był aż pięciokrotnym mistrzem Słowenii. Do tego grał też w Lidze Mistrzów z tą ekipą. Więc to można liczyć bardzo duży plus, że ma doświadczenie w Europie. No i co? W sumie zagrał w NK Maribor 159 spotkań. Strzelił on 22 bramki i zaliczył 30 asysty. Czy to są dobre statystyki, jeśli chodzi o Słoweńców? Tak, można powiedzieć, że są ok. Takie w miarę. Chociaż wiadomo, Liga Słoweńska, Liga Polska, no, są gdzieś na granicy, można powiedzieć. Ale dobrze. W styczniu 2020 roku właśnie gdzieś tak za około 1,2 miliona, więc bardzo duże pieniądze, przeszedł on właśnie do Serre Bruges, do Belgii. W tym sezonie właśnie w Belgii zagrał on 7 spotkań, czyli 19-20. Strzelił na gole, to wiadomo, nie miał dłużego czasu, żeby tutaj się przestawić. Czy przestawić, no, zagrać odpowiedniej ilości spotkań. Ten pierwszy jego pełny sezon, czyli 20-21, to 34 spotkania, 5 bramek i 3 asysty. Okej, okay, można zaliczyć, niezły. Następny sezon był przełomowy, bo w końcu był dobry, czyli 21-22. 35 spotkań, 7 bramek i 11 asyst. Bardzo dobre statystyki i tutaj duży plus. Następny sezon, czyli ten ostatni, więcej spotkań, ale mniejsze zdobycze, jeśli chodzi o bramki, asysty. 22-23, 42 spotkania, 5 bramek i 2 asysty. W sumie w Serre Bruges zagrał on 118 spotkań, strzelał 18 bramek i 16 asyst. Niezłe statystyki i chciałbym tutaj na chwilę się zatrzymać, zanim przejdziemy jeszcze do 4 spotkania w swojej karze. Warto jest około 1,5 miliona euro. I chciałbym się tutaj pochylić nad jedną rzeczą. Na pewno, nie wiem czy zauważyliście, ale to jest kolejny transfer z Beneluxu. No, z tych lig belgijska, holenderska i luksemburska. No bo taki ten kraj jest, te kraje tworzą Benelux. Czy to zasługa Tomka Rzonsy i Johna van de Broma? Można powiedzieć, że tak, no bo znają ich bardzo dobrze z tego, więc to na pewno plus. A też wiemy, że Tomek Rzonsa był piłkarzem, między innymi Feyenoordu, więc jeśli chodzi o ten rynek, to trzeba Lecha na pewno bardzo dużo pochwalić, że go penetruje. No, prostym przykładem Filip Bednarek, Miki van de Haat, więc naprawdę Lech ma tam rozeznanie i myślę, że sprowadzenie właśnie takich graczy jak Ali Golizadeh oraz Dino Hotić, to można uznać za duży plus. Pytanie, czy oni będą kozakami już od razu, czy tak jak w poprzednim sezonie, czy to Souza, czy to właśnie między innymi też Welde, czy oni odpalą dopiero w połowie sezonu? Ja nie wiem. Wiem jedno, że na pewno to okienko się jeszcze nie skończyło, bo myślę, że Lech na pewno... I to jest właśnie dla mnie duży plus, kolorze, że on nie informuje o tych transferach. Naprawdę trzeba byłoby się postarać, żeby te transfery przewidzieć, bo o Alim, no wiadomo, mówiono, mówimy już od dawna, ale on na początku nie był takim głównym kandydatem. Tak samo tutaj obrońca. O Eliasie się już mówiło, że coś może być. Ale tutaj to jest skrzydłowy Dino. Więc naprawdę Lech pokazuje, że w tym sezonie chce iść w jakość. I pomimo, że wiadomo, co ciekawe, Lech za tych 4 gości weźmie gdzieś zapłaci około 2 miliony euro. Więc to naprawdę są małe pieniądze. A wartością myślę, że tutaj są w stanie bardzo dużą dowieść. Czekamy na pewno na mecz z Żalgirisem Kowno, o którym też nagrał na pewno ekspozę, więc co? Ja Wam dziękuję, zapraszam do subskrypcji, do zalajkowania tego filmu. No i co? Ja nazywam się Kasper Felsman, a to było moje ekspozycje.